tej strony Bella, witam Was w kolejnym odcinku z gry Rumble Hacky i powiem Wam, że wróciłam do tej gry, bo przy ostatniej aktualizacji, jaka miała miejsce chyba miesiąc temu, czy jakoś tak, dodali język polski. To jest naprawdę fajnym ułatwieniem dla właśnie ludzi, którzy tam, wiecie, słabo ogarniają angielski, którzy ciągle narzekają właśnie, że kurde, nie ma języka polskiego, ale głupio, ale szkoda, dlaczego nie ma i to. Właśnie to jest właśnie w tych grach mobilnych to, że ciężko jest o język polski w jakiejkolwiek mobilnej grze, a tutaj proszę, twórcy nas zaskoczyli i wprowadzili język polski. Mój deck kosztuje 3.6 eliksiru i dzisiaj po prostu zagramy sobie na arenie, bo musimy wbić kilka skrzynek. Ja aktualnie mam 1950 pucharków, więc staram się wbić te 2000, ale powiem Wam, że tak ciężko mi idzie, bo w tej grze też można zdobyć legendarną kartę. I po prostu tutaj jak trafiam na tą legendarną kartę, jaką jest ten kangur, tutaj piszę, że to jest jakiś tuptur, ale okej, nieważne, to po prostu mnie totalnie rozwalają. Jeżeli gracie w tą grę i macie tą legendę, to zazdroszczę Wam na maksa, bo na nią ciężko się gra i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się jakąkolwiek legendę odblokować. Oczywiście są tutaj eventy, ale niektóre eventy są trudne. No teraz mamy tutaj turniej i możemy zgarnąć sobie skrzynkę, ja już właśnie w tym turnieju grałam, ale dzisiaj będziemy grać na arenie. Może kiedyś, jak będzie taki spoko event, to sobie go zagramy na odcinku. Na przykład event, który mi się najbardziej podoba, jest ten, w którym to rzucamy rakietami, a na bramce nie ma nikogo. I musimy tą rakietą tak trafiać w krążek, żeby właśnie strzelić do bramki. To jest najlepszy event, jaki może być, naprawdę. Ostatnio też był event na taką owcę, która też jest legendarną kartą, ale niestety ten event był tak ciężki do zagrania, że no, nie udało mi się niestety je zdobyć, ale mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości uda nam się odblokować jakąkolwiek legendę. Ale żeby już nie przedłużać, to zaczynamy. Lecimy na arenę. Jak sama nazwa wskazuje, gramy w hokeja, czyli strzelamy krążkiem do bramki. Okej. Ja tutaj sobie zacznę tigerkiem, bo ta panda, powiem Wam, że jak im bliżej jest Waszej bramki, to jej po prostu łatwiej jest trafić właśnie w bramkę Waszą, nie? O, tutaj ten krokodyl jest niebezpieczny, bo on jest kartą... Ojejku, ojejku, już mi strzelił bramkę ten wilk. O nie, on tu ma tą taką małpę. Co? Już dwa winy? A ja jeszcze w ogóle nie zdążyłam jakkolwiek zareagować, nie? Ten krokodyl... Wow, już myślałam, że będzie brama. Ten krokodyl właśnie nadaje się fajnie do obrony, bo on atakuje jednostki przeciwnika. O Boże, ja mam niby takie spoko levele. Dawaj, dawaj! No jejku, żabko, nie udało Ci się trafić. Nie udało Ci się trafić. Tutaj ma na trzecim levelu tego krokodyla, ale ten wilk jest niebezpieczny, bo on właśnie ma takie... ma taki strzał potężny i on przeważnie trafia do bramki. Ja też niby mam tą kartę, ale jakoś tak, wiecie, no nie ma okazji, żeby jej użyć. Okej, ten mamut też jest niebezpieczny, bo on też jest właśnie głównie do obrony. Fajnie by było, gdybym tą żabkę ustawiła jak najbliżej przeciwnika bramki, ale no ciężko jest. Spróbujemy sobie koalę tutaj ustawić. Ojojoj! Nie. Im bliżej jest bramki, tym trzeba naprawdę uważać. Ja sobie, o nie, wypuścił tą małpę. Ona, zobaczcie sobie, ona od razu leci, wow, do bramki, ale udało mi się wybronić. Jak na razie jest 2-0, a gramy do 3 razy. Proszę, 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 żabku, dawaj, 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 dawaj. Co to się stało? Nie. Gol! Jest, 2-1. Mam nadzieję, że uda mi się to wygrać. Lecimy z tym wilczurkiem. Bang. Nie. Nie, nie możemy się, kurde, poddać, bo naprawdę została nam ostatnia szansa, bo jak on strzeli gola, to już przegraliśmy. I znowu będziemy się męczyć i znowu spadniemy z 1950 pucharków. O, dobra, dobra, pusta bramka, dawaj koala, dawaj. Cóż za podanie do żabki. Dobra, tutaj jest ta panda, więc musimy ją odepchać. O nie. O, zrobiło się teraz lekkie zamieszanie. Czy mi się to, kurde, uda?
wystartujemy z tą bombą. Co za epicki gol, moi drodzy, co za epicki gol. Tutaj możemy oglądać filmik, w którym to będziemy mieli więcej golda, ale nie będę tego robić na odcinku. Trafiliśmy złotą skrzynkę, ale tutaj mamy jakiś opening. Działacz, generał Mołotow, bombowa kura, tu też mamy dwa razy golda, ale nie będę tego po prostu oglądać, tych reklam na odcinku. Otwieramy kolejną skrzynkę, no i dalej nie mamy legendy, ale lecimy sobie z kolejną walką. W ogóle dajcie mi znać, co sądzicie o tej grze, czy gracie w nią, czy raczej Wam się nie podoba. Wszystko piszcie mi w komentarzach, bo jestem ciekawa Waszej opinii. Wydaje mi się, że też drugi odcinek wleci dzisiaj na kanał z Clasha, z mojego drugiego konta, tego słabytkiego, więc będziecie mieli co oglądać. No, wyszukuję nam przeciwnika. Tutaj często właśnie jak gram, to trafiam na Polaków. O nie, on ma żabkę, on ma taki magnes, który właśnie przyciąga przeciwnika i on najlepszy jest do ściągania właśnie tego bramkarza. Zresztą jak on tego użyje, to sami zobaczycie, jaki to jest po prostu kozacko. Koala już nam strzelił bramkę, więc mamy 1-0 dla mnie. Dawaj, wilku, dawaj, dawaj. Wow, drugi gol. Ej, zapowiada się... O, widzicie? 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 Ale najlepiej ten magnes właśnie używać na bramkarza, żeby go właśnie jak najdalej... I kolejna wygrana! Co jest? Czy my w tym momencie wbiliśmy... Nie, nie wbiliśmy jeszcze 2000. 1992, czyli wbiliśmy tyle pucharków i to jest właśnie mój rok urodzenia. 1992. Rozpoczynamy otwieranie i lecimy z kolejną walką. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeżeli gracie, to dajcie mi znać, jakie karty preferujecie właśnie włożyć do deku. Ja aktualnie, bo w tej grze też można rzucać requesty, więc requestuję właśnie tego tygrysa, bo on też jest kozacki. Ale wydaje mi się, że warto inwestować w tego wilka. Przez to, że on ma takie kozackie to uderzenie. No, o widzicie? On się tak zbiera, ale no, musi mieć czyste pole, żeby po prostu strzelić tą bramkę. Wow, wow, ale tam się teraz zrobiło zamieszanie. Ja wyprzę tego krokodyla, żeby on mi te jednostki zlikwidował po kolei. I będziemy się... O, to serduszko też jest przerąbane, bo ono sprawia, że nasze karty się zakochują i po prostu nasz bramkarz nie reaguje na to, co się dzieje wokół bramki. I to jest właśnie czasami zgubne, przez co właśnie tracimy pucharki, bo się taki bramkarz zakocha. I tutaj właśnie strzeli bramkę i będzie lipka. Dobra, rzucamy tego krokodyla ponownie, bo musimy się przed nim obronić. Okej, okay, no coś wam, nam ciężko teraz wychodzi. Ajajajajaj. Jak na razie nie używam tej kuli. Co tu mam tutaj taką kulę ogniową? Bo czekam, aż wykończę jeszcze bardziej tego bramkarza. O, ma na razie trochę HP zbite. Wow, jest wilk. Wilk właśnie strzelił bramę. Nice. Powiem wam, że ta gra jest zarąbista, tylko czasami jest to tak wkurzające, jak chcecie wbić jakąś tam określoną ilość pucharków i wam losuje takich przeciwników, co właśnie mają te legendarne karty i te legendarne karty są po prostu ciężkie do ogrania. Na przykład jest taki nosorożec, który sprawia, że tak jakby on wywiera wpływ na waszą kartę i ona sama sobie, ta karta strzela samobuja, no nie? Ona tak jakby używa takiej jakiejś telekinezy czy coś takiego, takiego właśnie połączenia, że on tam oddziałuje właśnie na waszą kartę i on sobie idzie i do bramki strzela sobie samobuja, nie? Także legendarne karty w tej grze są kozackie. Został nam jeszcze jeden gol. Czy nam się to, kurczę, uda? Ej, ten Hipcio też jest przerąbany, bo on idzie prosto do waszej bramki z krążkiem. Jaka nam się trafi skrzynka? Srebrna skrzynka. Nice! Wbiliśmy kolejną arenkę. Tutaj możemy też sobie sprawdzić, ile procent mamy na legendę. Więc to też jest fajne. I pojawił nam się od razu pakiet. Pakiety też są spoko. Jeszcze mi tam pies szczeka w tle. Pakiety też są spoko, bo są tanie, za 5 zł i tak dalej. Ja właśnie już chyba kupiłam 3 pakiety, jak nie więcej, bo strasznie potrzebowałam. Aktualnie, jak widzicie, mam mało golda. I tutaj właśnie poluję na tą żabkę. Ona jest taką epicką kartą. Nazywa się Super Gwiazda.
i ona naprawdę jest potężną kartą, tylko ona w sklepie czasami kosztuje 4000. No i teraz właśnie muszę zacząć mocno grać, żeby tego golda zbierać, nie? Także potem sobie zagram ponownie ten turniej, żeby właśnie wbić pucharki. Jeżeli chcecie więcej odcinków, no to zostawcie łapkę w górę, koma i dajcie mi koniecznie znać, czy gracie w Rumble Hacki. Jestem ciekawa. Także ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!